Straż pożarna, geje, bandyci, napadający dziennikarze, zabijający ludzi. Bida, bida w straży. Zobaczcie samochody. Przed chwilą wjeżdżało tu Porsche. Być może jednego z tych gejów bandyckich, którzy napadli dziennikarzy naszej redakcji na zabójstwie przez MPK na zbiegu Aleksandrowskiej i Bielicowej. Radio Łódź nawet nie potrafiło podać ulic, pomimo że był tam ich redaktorek. Oczywiście po godzinie, jak się gej wyspał. 18 sierpnia w ubiegłym roku. Kumple tych gejów bandytów, inni bandyci, którzy napadli naszą redakcję 15 maja na nocy muzeów. Brali udział w zabójstwie księgowej na Piotrkowskiej 17. Biedaki pół kilometra nie udało im się zdążyć. Jeszcze raz? A po co pan pyta? No tak pytam. No ale tak panu odpowiadam. Ty z ciekawości. Ma pan jakiś problem? Bo pan ma problem z sobą. Nie, pan ma problem. Wie pan do tych. Pan jest chory, faktycznie. Zaczepia pan ludzi, którzy przechodzą ulicą? Przed chwilą mnie pan zaczepił, pana nie nagrywałem. Coś się panu chyba w głowie miesza. Do tego szpitala, do którego pan potrzebuje iść, nie potrzeba skierowania. Najpierw mnie pan zaczepił. Pan ma Alzheimera? Najpierw pan mnie zaczepił. Pan ma Alzheimera w tym wieku? To do psychiatry. Powinien się człowieku leczyć. Najpierw mnie zaczepiłeś. Ja sobie nie życzę, żebyś mnie geju zaczepiał. A kim jesteś? Zaczepiasz ludzi na ulicy? Nie masz już pamięci, co robisz? Facet, do psychiatry zapierdalaj! No cóż, redakcja może pozdrowić ciężko chorą psychicznie skorumpowaną prokuratorkę z Bałut, ochraniającą bandytów. Już szósty czy siódmy napad strażaków, łącznie z naruszeniem nietykalności cielesnej. Na przykład na wypadku zabójstwa a rowerzystki 26-letniej na zbiegu Aleksandrowskiej i Bielicowej, tudzież inne utrudnienie pracy dziennikarzy, ochraniająca bandytów, którzy zabijają ludzi na Piotrkowskiej 17 podczas jednego z czterech podpaleń kamienic. Biedni bandyci ze Straży Pożarnej z Placu Wolności, z ulicy Legionów, nie mogli dojechać pół godziny, pół kilometra. Oczywiście żywcem spalili księgową. Na napadzie na naszą redakcję na nocy muzeów 15 maja strażacy kolejny raz utrudniali. Dwa tygodnie temu trzy, ewentualnie cztery wozy bojowe napadły 10 spokojnych mieszkańców Abramowskiego. Oczywiście bandyci, geje jak ten z rozbijający się Porsche. Oczywiście strażacy bardzo mało zarabiają, wieszają sobie przy ścieradełka, że ratują miliony, a zarabiają grosze. Widać właśnie grosze. Przed chwilą było bandyty i geja ze Straży Pożarnej, jak się sam przyznał, chorego psychicznie. Co oczywiście prokuratorce nie przeszkadza. Tudzież przełożonym tego bandyty. I bandyci ze Straży Pożarnej oczywiście nie wezwali policji. Wezwali swoje posiłki, innych bandytów. Na to benzynę mają. Do tego samochodów też im starcza. Do ratowania na przykład życia, jak spalenia żywcem dwóch ludzi na wspomnianym podpaleniu, zlecone przez naszą żydowską prezydent Hakę Zdanowską zresztą, już benzyny i wozów nie ma. Gejów i bandytów, bardzo biednych, rozbijących się Porsche, docieplili. To jest teraz techniczne pytanie, ale bardzo uzasadnione. Czy im się z gejowni teraz będzie chciało wyjść, ratować mienie i życie? Odpowiedź jest chyba oczywista.